W momencie trwa inwestycja polegająca, no w sumie dwie inwestycje polegające, jedna z nich na remoncie garaży dla samochodów straży pożarnej sztucznej dla jednostki, a druga inwestycja na zagospodarowaniu terenu, który tutaj widzimy w tle. Zagospodarowanie, które tutaj polegało no troszeczkę na uprzątnięciu powalonych przez wichurę drzew, a teraz zagospodarowanie tego, żeby to jakoś wyglądało. Jakie pieniądze tutaj pracują? Kto Wam pomógł? Przede wszystkim no, tutaj środki z Funduszu Sołeckiego. Jeśli chodzi tutaj o zagospodarowanie placu przed świetlicą, przed domem strażaka, środki z Funduszu Sołeckiego. Sołec Tuczna 1, Tuczna 2. Jeśli chodzi o remont garaży, środki pozyskane dzięki Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Także za to serdecznie dziękujemy. No i też i Urząd Pracy ma taki swój wkład tutaj. Wy żeście zaczęli jako, panie Tomku, jako mieszkańcy Tuczny, jako strażacy inwestować w ten teren już kilka lat wcześniej. Powstała Altano. Tak, za domem strażaka mamy takie miejsce ogólnodostępne dla wszystkich przejeżdżających, dla mieszkańców gminy. W ogóle można się tam zatrzymać spokojnie, odpocząć. Przeważnie się zatrzymują tutaj takie osoby jak no, cykliści, motocykliści, rowerzyści, którzy po prostu bardzo sobie chwalą tamte miejsce, bo jest na uboczu, ogólnodostępne i bezpieczne przede wszystkim. Tutaj gdybyśmy mogli także rzucić okiem w przyszłość, jak wykończycie ten teren? No teren będzie, że tak powiem, częściowo utwardzony, ale wszystkimi naturalnymi, że tak powiem, materiałami. Czyli kamień polny, żeby tak było troszeczkę naturalnie. Tutaj kamień polny, będzie obsiany trawnik. No niestety, niedawno nawałnica, która przeszła przez nasz teren, nie tylko poczyniła tutaj duże zniszczenia, ale też i na budynkach gospodarczych innych osób. No i w związku z tym no, podjęliśmy taką decyzję, że w związku z no, bardzo dużym uszkodzeniem wszystkich drzew, które stwarzały zagrożenie, postanowiliśmy je usunąć, no, a w związku z tym trzeba było zagospodarować ten jakoś teren. No i tutaj dzięki tutaj osobom i przeważnie zarządowi Straży Pożarnej w Tucznej, też i członkom też ochotniczej jednostki, powstał taki projekt, który chcemy zrealizować. No tutaj chciałbym serdecznie też podziękować i dla pana wójta, który po prostu też tutaj ma wkład, pomaga nam jak może, że tak powiem, użycza i sprzętu i też troszeczkę ludzi. No i też część środków no, własnych tutaj, wiadomo, koszty są niemałe. Ma swój udział również jakaś młoda dziewczyna? Tak, która tutaj nam pomogła w zaprojektowaniu tego terenu. No, i docelowo mniej więcej to by wyglądało w ten sposób tutaj. Także jakieś drobne modyfikacje będą? Tak, myślę, że jednak nie będzie tych wysokich drzew, które jednak w związku z tym, że tutaj mamy duże zagęszczenie linii energetycznej i będą mogły później stwarzać zagrożenie nie tylko dla linii, ale w ogóle i dla pojazdów i tak dalej przy takich silnych wichurach, jak mieliśmy teraz niedawno. Także to będą raczej takie rośliny niższe, ale też mi się wydaje, że gustownie zaprojektowane, także w tym roku ukończenie? Tak, myślę, że będzie w tym roku, także myślę, że przed jesienią się wyrobimy już, może będzie nawet jakieś otwarcie. I na koniec jeszcze, gdzie w tym momencie w takim razie zimują i noclegują samochody strażackie? Samochody strażackie, no tutaj kierowcy mają tutaj w zabezpieczeniu też, bo wiadomo, pomimo to, że trwa inwestycja, nadal jednostka jest w pełni gotowości i tak niejednokrotnie wyjeżdżaliśmy już do akcji ratowniczych. Aczkolwiek, mówię, kierowcy mają je pod ręką, w zabezpieczeniu u siebie, także nic się z nimi nie dzieje. Wracają tutaj jeszcze w tym roku? Oczywiście, nie, także ja myślę, że nawet w ciągu 3 tygodni już będą na miejscu.